Thank you.
utwór, który tutaj zagraliśmy, jest takim przykładem na to, jak powstaje muzyka. Prawda? Siada się do klawisza, coś tam się plumka w domku, z czasem przyłączają się koledzy i z tego wychodzi całkiem fajna, klimatyczna muzyka. Plus ma to do siebie, że właśnie spontaniczny, sympatyczny, bliski człowiekowi. Witam Państwa bardzo gorąco. Ja się nazywam Andrzej Pruszkowski. Dzień dobry. To bardzo zadatek. Są ze mną koledzy, którzy podjęli się trudu zagrania ze mną dzisiejszego koncertu, przynajmniej pierwszej jego części. I to są po kolei. Na klawiszach Fidas, Stefan Baszu, Filip na bębnach, Adam na gitarze. A jak grają, to jeszcze pokażę. Szanowni Państwo, postanowiliśmy dzisiaj zagrać muzykę z mojej pierwszej płyty. Tak się składa, że ci, którzy mnie trochę lepiej znają, wiedzą, że muzyka jest jakoś we mnie od dawna. I tak się gromadzi i czasem wypływam. No i teraz wypłynęło 9 całkiem moim zdaniem zgrabnych utworów, które zdecydowałem się opublikować w formie wydawnictwa, które będzie dzisiaj dostępne. Ale zanim do tego przejdziemy, kilka słów jeszcze chciałem powiedzieć na wstępie. Otóż dzisiaj jest ważny dla naszej rodziny dzień, bo nasz wnuk jedyny, Mikołaj, obchodzi dzisiaj drugie urodziny. Więc dedykuję ten koncert jemu. A potem będziemy sobie mówić o innych rzeczach. Tymczasem zgromadziliśmy się po to, żeby pomuzykować. Pierwszy z dzisiaj zaprezentowanych kawałków z płyty nazywa się Czy to już czas? Jest to piosenka o tym, jak się często spieszymy, nie bardzo wiedząc dokąd, i że warto się na chwilę czasem zatrzymać, zastanowić, żeby pójść dalej i sensownie wybierać. No to co, jedziemy. Zamiast
Chciałem jeszcze przedstawić Rafała, który pomaga tutaj w śpiewaniu. Myślę, że sam jest znakomitym wokalistą, ale dzisiaj uznał, że to jednak ja będę śpiewał. Okay. Następna piosenka jest, nosi tytuł Jesień idzie. W tej tezie zawarta jest sama prawda. Wszyscy wiemy, że jesień faktycznie idzie, ale ta jesień jest także symbolem czegoś, co nieuchronne i z czym musimy się nauczyć żyć. I rada, bądźmy sobie dawać radę w takich sytuacjach, które nam się wydają trochę trudne. Ale tymczasem jesień idzie. Z kominkiem i mam. I naprawdę bardzo lubimy patrzeć się wtedy, kiedy ogień płonie, daje nam dużo radości. Moja żona Iga, kochana, która tutaj gdzieś się schowała, kiedyś zauważyła, że wyschnięte róże płoną najpiękniej. Faktycznie doradzam takiego spektaklu, jak po nocy włożyłam w kominku.
nie sposób zobaczyć nigdzie indziej. Ale tymczasem zaśpiewamy o bluesie, który jest wesoły. Zwykle bluesy mają smętne, a ten jest akurat wesoły. Nazywa się Komikowy Blues. Wydaje, że jest beznadziejnie, tak naprawdę jeszcze się nic nie stało, a czy może wcześniej.
I mówi o tym, że musimy mieć wiarę w to, że nigdy nie jesteśmy sami. I że ciągle mamy szansę. I że szansą potrafimy i powinniśmy sprostać. No zobaczymy, jak nam pójdzie ze sprostaniem wykonania tego karoka. Proszę bardzo, lecimy? No to... Czynimy, to jest nieskończony ciąg wyborów. Wybieramy. My wybraliśmy, że następnym utworem będzie Moje miasto i ty. To jest taka balada, która kiedyś ukazała się na singlu kilka lat temu już. Można zobaczyć świetny film, który zrobił tutaj mój przyjaciel Andrzej Żołek, który pochodzący w innych filmowach w tej chwili. Znakomity film na YouTubie. Rzucicie sobie Moje miasto i ty, Andrzej Proszkowski, zobaczycie, jak można pokazać piękno Lublina. Przy czym sam tekst właściwie nie mówi o tym, że konkretnie chodzi o Lublin.
ale można mi się domyśleć, że skoro to ja napisałem, to pewnie chodzi, jeżeli mówimy o moim mieście, o Lublin, a jeżeli chodzi o ty, to chyba chodzi o moją żonę. I faktycznie na tym filmie, o którym wspomniałem, to wszystko widać gołym okiem, a tymczasem spróbujemy tutaj zaśpiewać o tym mieście. I zagrać. Napisałem ją w czasach, kiedy pracowałem nie tak dawno w firmie zajmującej się dystrybuowaniem energii elektrycznej. Nie wiem, czy zdają sobie Państwo sprawę, jak istotną dla codziennego życia jest energia elektryczna. Zwłaszcza wtedy, kiedy jej zabraknie, zaczynamy dostrzegać, jak jest cenna. I wysiłek firm dystrybuujących energię, szczególnie elektromotorów, na tym właśnie polega, żeby spełnić te parametry oczekiwane przez regulatora, żeby tych przerw było jak najmniej i żeby dotykał jak najmniejszej liczby osób. To są takie dwa współczynniki. One się z angielska nazywają SAIDI i SAFI. Mówię o tym dlatego, żeby lepiej Państwo zrozumieli sens tej piosenki. Ona jest pastiszem tak naprawdę, powstałym pod wpływem tego, co usłyszałem kiedyś jako hymn Gazpromu. To była bardzo ambitna piosenka, taka dość mocno rockowa. Pisałem po angielsku, to pomyślałem sobie, a ja też napiszę tutaj po angielsku ten tekst i będziemy mieli taki fajny kawałek nawiązujący stylistyką do takiej muzyki, którą bardzo kochałem w latach 70. ciężkiej, taki w stylu Black Sabbath, Deep Purple, i myślę, że za chwilę to wszystko posłuchamy. To co? We'll be right back.
Doświadczenia w relacjach damsko-męskich, one są zwykle bardzo przyjemne, ale nie zawsze jednakowo. I są takie chwile, kiedy zapada cisza. I to jest piosenka o tym, co robić, żeby tej ciszy było jak najmniej. I żeby była jak najfajniej. Lecimy. Thank you.
Ciebie słusznie zauważył. I szept jest cieplutki. No dobrze. Wracamy do poetyki bluesowej. To będzie piosenka trochę o muzykantach. Wszystkim chłopakom zespołu się bardzo podobał ten bluesik, jak rozmawialiśmy po raz pierwszy o tym. Ja wiem dlaczego. Tekst wam wszystko opowiem. Ciach. Wiem, że żyję. Thank you.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Mówi o tym, że nie ma nic za darmo, że zawsze trzeba zapłacić i wybory też kosztują. Stąd nazwa tego utworu. Wybór kosztuje, co nie oznacza, że nie należy samodzielnie wybierać. Ale o tym będzie mowa w piosence, którą właśnie na koniec tej części zaśpiewam. I zagrałem. Thank you.
razie spotkałem się z takim pytaniem do siebie, czy ja tu tak zwykle na tych estradach występuję. I chcę powiedzieć, że sobie skatalogowałem kilka, odnotowałem kilka, co widzieli się występów. Pierwszy w przedszkolu. Tańczyłem z koleżanką Zasiaja Góralewicz. Drugi to był występ z Budką Suflera, gdzie zagrałem na klawiszach Newsy i Tadosi z Ameryką, na bis. Koledzy z Budki padli na taki pomysł, żebyś mi coś zagrał, coś bardzo amerykańskiego. I tak na szybko wymyśliliśmy, że najbardziej amerykański jest Nocnącego Słońca, czyli The House of the Rising Sun. I ja za chwilę to wykonam tutaj zespołem, żeby przypomnieć sobie te dla mnie bardzo interesującą chwilę, kiedy widziałem 30 tysięcy Lublinian pod zamkiem, nadłączyli te zapalniczki, muszę powiedzieć, że fajnie wyglądało, myślę sobie, bo że warto zmienić zawód. A no, nie zmieniłem. I zdarzyło mi się jeszcze raz wystąpić publicznie w roli wokalisty. To było z orkiestrą Tonka Momota. Zaśpiewałem tę piosenkę, która dzisiaj tutaj też już była prezentowana, Moje Miasto i Ty, z jego orkiestrą. To był koncert charytatywny. Tak, i powiem, że zespołem mi się gra fajnie niż z orkiestrą. To wypadnie na bardzo. Zanim przejdziemy do drugiej części, spróbujmy w takim razie zagrać tego covera, tak? I tutaj Rafał pokaże, jak ładnie śpiewa. Do
Tak. To jest piosenka wydarzenia Lili Zdarzenie. Kiedyś z Jankiem Jurackim organizowaliśmy w Lublinie taką imprezę Lublin tu schodzi słońce i pobiliśmy rekord świata w liczbie muzyków występujących razem, właśnie grając ten kawałek. A teraz chciałem zaprosić na scenę Małgosię Dańkiewicz, która jest ze Środowiskowego Domu Samopomocy. Powie, na jaki cel będzie przeznaczony dochód z płyt, które są do sprzedania w holu. Ja mam nadzieję, wszyscy mamy nadzieję, że Państwo zechcą taką płytę ewentualnie nabyć i dochód z niej tej sprzedaży będzie dedykowany dla Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności, którego miałem przyjemność kiedyś być pierwszym prezesem po stworzeniu tego bardzo, bardzo posiadającego długie tradycje w Lublinie stowarzyszenia, prowadzącego bardzo trudną placówkę, a zaadresowaną dla ludzi różnego typu dysfunkcjami, ale już potem powiem Małgosia. Dobry wieczór, nazywam się Małgorzata Danikiewicz i pracuję w Środowiskowym Domu Samopomocy Roztocze, na którego cel przeznaczony jest dochód właśnie z tego koncertu. Zajmuję się tą terapią zajęciową. Nasi podopieczni to osoby niepełnosprawne intelektualnie. W ośrodku otoczone są opieką, umożliwione mają udział w różnych formach terapii, w zajęciach edukacyjnych rozwijane są zainteresowania, wspierane jest środowisko rodzinne. Chcemy, aby osoby te funkcjonowały w społeczeństwie na miarę swoich możliwości psychofizycznych. Pan prezydent Pruszkowski doskonale zna tą problematykę, gdyż to z jego inicjatywy prawie ćwierć wieku temu odrodziło się Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności, w ramach którego działa Środowiskowy Dom Samopomocy Roztocze przeznaczony dla 100 uczestników oraz warsztaty terapii zajęciowej dla 30 uczestników. Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności oprócz działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną kształci kadry dla nowoczesnej pomocy społecznej. Dziękując za tę szlachetną inicjatywę, wypada mieć nadzieję, że za przykładem pana Andrzeja pójdą także inni twórcy. Pan Pruszkowski, jak się właśnie przekonujemy, to nie tylko człowiek wielu talentów, ale także osoba wyznaczająca nowe standardy. Życzę wszystkim miłego wieczoru i zachęcam do zakupu płyty. Dzięki, Małgosiu. Mogę powiedzieć, że usłyszałem taką fajną rzecz. Przypomniała mi się taka sentencja przeczytana w czasach słusznie minionych na jednym z lubelskich murów na kamienicy. Było napisane tak: świecąc ważnym przykładem, poprawisz bilans energetyczny kraju. I my tak sobie tutaj wszyscy poprawiajmy ten bilans, mam nadzieję, że z dobrym rezultatem. A teraz, szanowni Państwo, ja już dziękuję. Schodzę z tej estrady, mam nadzieję, że pokonamy. Zostawiając się Pani znakomitych muzyków zespołu Machina. Zaczynamy długo.